Cześć, ja jestem Rosja, a dzisiaj chciałem wam pokazać moje trzy ulubione klasy z Call of Duty Advanced Warfare. Zapraszam. Okej. A więc tak, moje klasy prezentują się następująco. Na pierwszym miejscu Steam. I tak, jeżeli chodzi o dodatki, zawsze w każdej broni mam właściwie trzy dodatki. Jest to szybkie wyciąganie. Jest to uchwyt. Tu jest szybkie wyciąganie. Jest uchwyt i tłumik. Tłumiki korzystam z tego powodu, że po prostu w tym Call of Duty grałem zawsze na deathmatch drużynowy. Czyli nie jest to żaden hardcore, dlatego bo hardcore tutaj jest na tyle dziwny, że po prostu nie lubię takiej gier, jeżeli raz umrę i muszę czekać jakiś czas, tak, żeby się odrodzić. Muszę czekać 5 sekund, albo dajmy na to 7 sekund, to różnie, żeby się odrodzić, żeby grać dalej. No ja takiego czegoś nie lubię, dlatego tutaj gram właśnie na podstawowych tych meczach, jeżeli chodzi o atuty, bo tak, jeszcze... Wracając do broni, może nie od razu na atuty będę przychodził. Nie korzystam z żadnych broni dodatkowych, nie mam takiego czegoś jak broń dodatkowa. Ja zawsze wszystko ładuję, żeby były dodatki do broni i atuty. A na samym końcu pistolet. I tak, żeby jakieś tam, jakby coś, żeby coś było. No tutaj mam tak, szybkie bieganie. To właściwie mam w każdej klasie. Tutaj jest szybkie bieganie, że UAV mnie nie wykrywa, ani exoping, czyli exoping to jest coś tego typu, że jeżeli gracz ma, albo dajmy na to ja mam exopinga i sobie nacisnę tą exoumiejętność, to po prostu widzę przez jakiś tam czas przez ścianę, tak? Gracze są oznaczeni, oni tam na czerwono, jest ich taka, jakby to powiedzieć, nie karykatura, no po prostu są oni oznaczeni i wtedy ich widzę i wiem gdzie są. Następnie jest Cold Blood, co właściwie jest, polega na tym, że jeżeli wróg do mnie celuje, moja nazwa nie jest widoczna, tam nie ma żadnego koloru, że to jest niby wróg, że ja jestem wrogiem jego, nie wiem czy to faktycznie tak działa, ale no ja z tego korzystam. W ostatnim już atucie, tu mam tutaj dwa atuty z tego, ponieważ jest to palinożerca, który jest mi bardzo potrzebny, gdyż często już miałem potem tak, że jak jest tak dobrze mam stat, tak ładnie mi już idzie tego koda, że tam mam, nie wiem, 18, o, przesadziłem, no tak dajmy na to 12 już zabić pod rząd, tak, 0 śmierci, a tutaj nagle nie mam amunicji, no i co, tak biorąc od wroga broń, no to jest, trzeba też do niej jakby przyzwyczaić, no i to takie trochę gorsze jest, tak? Ja wolę zawsze grać swoją bronią, dlatego właśnie mam tutaj palinożerce i tłumik exo, ponieważ znowu wrócę do tego, że gram po prostu na podstawce. Tłumik exo zapewnia mi to, że na minimapie wrogowie, gdy używam po prostu tak umiejętności podwójny skok, tam ten ślizg podwójny, to oni mnie nie widzą, bo tak to idzie taki kółeczko idzie po prostu fajne na minimapie i wtedy już na przykład wróg wie, że tam gdzieś mniej więcej ja jestem. Tak? On nie ma dokładnie tego punktu jak strzelam, bo jak się strzela to jest taki jeden malutki taka kropeczka czerwona punkt i wtedy już oni wiedzą gdzie ja jestem. A jeżeli ja używam exo umiejętności, na przykład nie strzelam, a nie mam tego tłumika exo, to po prostu wtedy idzie taki jakby impuls lekki i już takie oni wiedzą po prostu gdzie ja jestem. Tak? Dlatego właśnie mam taki oto tłumik. I na koniec tej stringi to tutaj jest po prostu paszka z nieba, która mi tam zawsze coś fajnego wylosuje, bo to jest różne, to najczęściej wiadomo UAV, bo jest najłatwiej jest zdobyć, rzadko kiedy coś takiego mi wyskoczy, czy tam, nie wiem, farma, tutaj pojazd jakiś powietrzny czy coś, to naprawdę nie zdarza się zbyt często, czasami tam działko wyskoczy, ale to takie, no, mówię, najczęściej to UAV, tak, albo kontrola, czyli po prostu wrogowie nie mogą z niego korzystać. Okej, druga klasa to jest STG44 Smoker. Jak ja tam kupiłem stench? No tak stench sobie, nie wiem czemu tak sobie to nazwałem. I właściwie tutaj wszystko się powtarza. Tutaj nie ma żadnych zmian, to chyba nawet nie ma sensu o tym mówić. Też jest uchwyt, jest szybkie wyciąganie, jest tutaj tłumik, no i to tak naprawdę tyle, jeżeli o to chodzi. Tutaj te atuty są takie same. Nawet tutaj killstreaka mam takiego samego, także nic się tutaj nie zmienia. Ostatnia klasa, którą gram, to jest AK-12. Tą klasę, może nie klasę, broń. Tą broń polecam bardzo serdecznie dla początkujących graczy w Call of Duty, bo jeżeli o to chodzi, ona jest świetna, bo jest taka neutralna, ona jest szybko strzelna, jest mobilna, ma szybkie przeładowanie, ma dobry damage i do tego ma bardzo mały odrzut, naprawdę odrzut jest minimalny, a jeszcze jak mam ja uchwyt tutaj, no to już go właściwie nie mam, także tak się prezentują te moje klasy tutaj w Call of Duty. Tutaj akurat mam UAV, tak wyjątkowo, jakoś nie wiem.
I to tak naprawdę by było na tyle, bo już tutaj dalej to już nie gram tymi klasami, mimo że mam wolne okienka, to nie biorę, bo jednak stwierdziłem, że nie ma sensu tutaj wybierać reszty broni jakoś, skoro tymi trzema mi się świetnie gra. I tak naprawdę no to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Wielkie dzięki za oglądanie, jeśli spodobał ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Trzymajcie się, do następnego odcinka, siema!